Ale moi drodzy, zauważyłem coś dziwnego na palionowie, ponieważ twarz palionki z tyłu oraz, już wam pokazuję gdzie, bo z ciekawości sprawdziłem, tutaj ma oczy na biało i nie, wydaje mi się, że ktoś sobie po prostu robi jaja, ale muszę to uwzględnić, że no wygląda to przerażająco dosyć, nie wiem, białe takie gałki, no wyglądają strasznie, porównajcie sobie moją twarz, a twarz palionki. Nie, w ogóle dawno palionki nie było na serwerze, już chyba z trzeci dzień, a ona sobie normalnie wbijała i grała na palionowie, także nie wiem też o co chodzi. I co najdziwniejsze, w domku palionki jest jakiś taki wielki kwadrat różowy, którego też nie było. Także zaraz to wszystko obadamy, bo coś no dziwnego się zaczyna dziać. Widzowie, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał po więcej oczywiście. I dzisiaj spotkamy się z każdym i też uwzględnimy, kto se robi jaja na palionowie, nie? Bo tak nie może być. Ale tam, patrzcie, tam jest normalne akurat, więc nie wiem, więc może ktoś se zapomniał? No nieważne, dobra. Chcę sprawdzić, co jest w tej kostce. Nie wiem, to jest kostka, no co to jest, prezent jakiś? Prezencik? Tabliczki. Jakaś wiadomość. Dobra, odpakowujemy prezencik. My wszystko wykopujemy, dobra. I mamy tutaj... Palionka już nigdy nie wróci, It, to prawie jak ten, jak clown z tego, z It, no 100. Co jest grane, jak palionka już nigdy nie wróci? Dobra, nie, widzę, musimy pójść dzisiaj do każdego i pogadać z nimi, czy... Co jest grane? No, normalne dni na palionowie i nagle palionki nie ma z 3 dni już? I takie coś? Dobra, nie wiem do kogo iść najpierw, może do Bzyka. Chodźmy do Bzyka na sam początek. O, Bzyku tam idziemy. Bzyku! Co ty ćwiczysz? Jogę? Nie zabijaj mnie. No bo już z łukiem do mnie przychodzisz, a ja tutaj, spokojnie, ja spokojnie, trenuję. Spokojnie, stary, bo patrz, powiedz mi, czy ty tego nie zrobiłeś? Tutaj jak masz. Czego? Jo, ej, nie, jakie to nie jest przerażające. Tego? I patrz, jak polecisz sobie, to u góry jest to samo. Tylko tam na skinie nie ma. Tylko tam na skinie nie ma. A tu jest... Pokaż, gdzie. Tu, na dachu. O, widzę! Nie! Ej, dobra, a twoje oczy są normalne? Tak, normalne. Twoje oczy są normalne. Nie wiem, czy ty tego nie zrobiłeś, tak? Ale to jest przerażające. Nie, to nie byłem ja, ale to jest tak straszne. Nie róbmy tego. Ej, dobra, ja cię kręcę. Dobra, to nie byłeś ty, to kto to może być? A, i co dalej? Chodź, stary. Pokaż, na dół. Pokaż. Tutaj do mnie, weź sobie do palanki, przeczytaj te tabliczki, one były zabudowane, była zabudowane tym, betonem różowym. Palionka już nigdy nie wróci, TI, co TI? To brzmi stare jak odwrócone IT, nie? Aha, czyli IT, z tego. To jest to po angielsku. No, nie no, TT to nie jest właśnie IT, tylko nie wiem czy to jest jakieś, nie mam pojęcia. No od tyłu, IT, albo to, może jakieś trąba, a może to są dwa zdania jakieś. Trąba nie, i bomba. Nie, no nie, tak, trąba, bomba od razu. No nie wiem. No Bzyku na pewno nie, ale powiedz mi, czy, bo ty też nie widziałeś palionkę może przez ostatnie 3 dni na palionowie, czy nie? Wiesz co, no właśnie, ja nie widziałem palionki, nie gadałem z nią chyba od 5 dni jakoś, no coś takiego, nie gadałem dni. Z nią. No ja nie, ja no. Gdzieś chyba 3 dni może, coś takiego, bo ona sobie zawsze przychodziła i grała normalnie, więc nie wiem o co tutaj chodzi. W ogóle ostatnio, ostatnio było jakoś mniej, non-stop na odcinkach praktycznie ale jej zobacz, nie było. Ale zobacz, że te tabliczki są dobrze napisane, bardzo dobrze, więc nie wiem, no wydaje mi się, że nie wiem kto ją porwał, ale zobacz, że w ogóle jest ten teren jako, to jest na różowo i to nie wiadomo, czy to jest porwanie, bo to jest palionka, już nigdy nie wróci. No, no, a może ona nas prankuje po prostu, spokojnie. Ja myślę szczerze, że ona po prostu, no tak jakby to powiedzieć, nie wiem, może nie wiem, ale nie mam pojęcia. Ale powiedz nie mi, może gdzie ostatnio ją widziałeś? Czekaj, to było w szkole? Albo gdzieś... nie, to nie było w szkole. Ja widziałem ją ostatnio, jak zbierała kwiatuszki sobie. Zbierała sobie kwiatuszki tam, nie przy szkole. Znaczy tam przy przedszkolu w sumie bardziej. Nie mogę, no ale gdzie dokładnie właśnie? Czekaj, polecę ci, polećmy może tutaj, tu. W tym miejscu, tutaj było więcej kwiatków. Zdecydowanie więcej kwiatków. Tutaj co, zbierała sobie kwiatuszki sobie zbierała. Ja sobie tak patrzałem, wszedłem się, a powiedziałem co robisz, a ona mi powiedziała, że zbiera kwiatuszki. Nie, bo ja muszę, bo to wiesz, nie wiem czy to jest jakiś prank, ale no powoli zaczynam się bać, nie? Ja wolę pogadać z każdym z osobna, wiesz? Nie grupowo, tylko z każdym osobna, żeby każdy miał, wiesz. Czy ktoś jest podejrzany po prostu, wiesz? Dobra, ej, dobra, jakby coś, no ja nie jestem, ja nie... No nie wyglądasz za podejrzanego. W ogóle. No nie, więc nie, wydaje nie, się, nie, no nie szczerze, wydaje się. Dobra, a moje, jeżeli chciałbyś się mnie zapytać, kto mógłby to porwać, no, nie? Kto? No więc mi tak. Się, no Yeti pewnie, nie? Jeżeli już,
Wydaje mi się, że Yeti, ale szczerze... No, ale on był no, taki miły ostatnio, nie rozumiem, tak, tylko, że wiesz, była przykrywka jakaś. No, 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 ale wiesz co, ale też muszę ci powiedzieć, że powinnyś... Ja tak myślę po prostu, uważaj po prostu na Dave'a, tak mi się wydaje, bo może to jest jakiś troll, no, może... Ej, to może, wiesz co, zróbmy tak, bo ty w ogóle nie jesteś mi podejrzany, zróbmy tak, że ja pójdę do Dave'a, ty będziesz po prostu gdzieś tam za plecami siedział i słuchał też tego i potem będę powiesz przed domem, mi, co o tym sądzisz, no? Będę przed domem, dobra, i będę słyszeć, jak rozmawiacie, bo wydaje mi się, jakby to raczej, też wydaje mi się, że największym podejrzanym jest jednak Yeti, ale wiesz, zawsze ale lepiej... Ale sprawdźmy, no wiesz, no nie wiadomo, nie muchasz wiadomo, na zimne. Kryje. Tak. No. Chodź, dobra, ja tutaj czekam na ciebie. Gdzieś tam, wiesz, się schowaj gdzieś tam, no. Jestem. David, jesteś? O, jesteś. Halo, Dave. Ja jestem u góry, stary, chodu. Co ty robisz? To jest, czytam. Czytasz. Czytam, enchantuję, stary, takie tam. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Dobra, sprawa wygląda następująco. Chodź za mną, bo... O co? No, jednym słowem ci mogę powiedzieć, że Polenka zniknęła. Nie wiem, kiedy ją ostatnio widziałeś? No nie wiem, stary, 3 dni temu? To tak samo jak ja. Obzykuję tak? Nie widział już 5. Patrz, wejdź sobie tutaj i przeczytaj te tabliczki. I powiedz mi, co o tym sądzisz. Ale Anka już nigdy nie wróci, ha, 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 ti. Brzmi jak It od tyłu, czyli z tego horroru to ten clown, ale no, nie mam pojęcia. Nie no, jak It? It. Dep, czoła! Powaliło cię? Co jest? To, nie, ale co podkablować od razu? No nie, no ja po prostu... Bzyko, idź spokojnie do domku, no spokojnie. Dobra, no. Ej, czemu Paliołka ma białe oczy? A nie zrobiłeś tego ty? No gdzie? No co ty, stary, stare, na dachu domu też są białe oczy, tylko tam u góry nie ma. Gdzie na dachu domku? U góry? No tam u góry, no, weź sobie zobacz. Jak ja się tego przestraszyłem, totalnie tego nie widziałem. Tutaj. Ja! Widzisz? O kurde, to wygląda trochę jak... Ale na pewno tego nie zrobiłeś, na 100%. Kikirobra palionka! To nie jest śmieszne i nie ma już 3 dni, ona zawsze sobie pogrywała. Powiedz mi, gdzie ją ostatnio widziałeś? No stary, wiesz co, chyba na jakimś naszym wspólnym filmie u mnie. No nie, albo u ciebie, nie wiem, stary, no nie pamiętam dokładnie, no ja tak wiesz... Ale no nie w szkole kontaktu. Może, czy coś takiego? No chyba na lekcji jakiejś, jak była nauczycielką, no, chyba wtedy. Była nauczycielką i zniknęła, no nie wierzę w to. No pamiętasz, że go podrywałeś? Pamiętasz, że go podrywałeś kilka dni temu? No tak, ale powiedz mi, czy... kogo możesz podejrzewać o to, że nie wiem, bo nawet nie wiem, czy to jest porwanie, czy ona po prostu już nie chce być na Palionowej i wiesz sobie poszła. Co? Czekaj, chodź sprawdzimy jeszcze raz tą tabliczkę, bo mi tam nie gra jedna rzecz, o, przepraszam. A więc tak, no, jest tu niby ti, ale patrz, ale jest ta kropka, a kropka oznacza koniec zdania, czaisz, czyli to nie może być od tyłu, bo kropką się nie zaczyna zdania. No dobra, ale to może być specjalnie od tyłu, żeby było podchwytliwe, no nie wiem. No Marek, idź co tutaj dołącz, jak mu głowa wystawała, nie wiem. Już uwalony, no, albo tu przychodzisz, albo idziesz do domku, no. Co ty robisz? Nie, ja chcę posłuchać, w sensie no, twoich takich... No dobra, chodź. Dobra, panowie, bo to już nie jest zabawne, powiedzcie mi, co tu się dzieje. Ej, stary, a nie wpadłeś może na to, że ty to może być po prostu niedokończone Yeti? No, no w sumie też jest taka możliwość. Stary, no bo kropka się nie, no to coraz bardziej mi na jetlaga, tylko on jest miły ostatnio, ja nie wiem, czy to jest przykrywka, muszę z nim pogadać, ale dobra, to zrobimy tak, polecam. Ale może on ma jakiś powód, bo ja w sumie, no nie wiem, no, skoro Yeti ją porwał, no coś się ale musi, on tak, po co? Stary, ale... ugramy to inaczej, ja pójdę do Yetiego, wy pójdziecie za mną, ja mu powiem tak obvious, wiecie, że tak po prostu oficjalnie, że no Yeti, jak tam porwanie palionki, no masz tutaj, gdzie ona jest, nie, bo wiesz, to będzie dobre, dobra, to będzie wiesz, mega dobre. Wiesz, i po prostu tutaj, bo wszystkim wiedział. No jeszcze jedynie nie przeprowadzę, no bo nie ma tego, to staje Emilię na serwerze, z nimi nie, ale no. Wydaje mi się, że oni by nic nie zrobili, w sensie paliące, no wątpię. Emilia to jest nasza przyjaciółka paliąki, dobra, chodźcie. Paliące chodźcie. Nie. Nie, jetlag mi najbardziej śmierdzi, nie, bo w ogóle bzyku mówisz, że to ty Dave, nie? Wow. No nie powiedziałem, że to ja, tylko, znaczy, że to ty, tylko, że powiedziałem, że no... Lepiej dmuchać na zimne, no. Marek, no nieźle, tam dmuchasz na zimne, to się podmuchaj może w siebie, co? Nie na kogoś. Nie mogę. Dobra. Dobra. Go do góry. Idę się go spytać, a gdzie on jest? Czekaj, gdzie on jest? A w domu tam gdzieś. Dobra, ja ściągam wszystko i na szczycie, no. Dobra. Ej, Yeti! Chodź szybko tu, chodź. Yeti! Co? Słuchaj, halo, Yeti, halo, co tam u ciebie, stary? Jak tam leci dzień? Jak ci... On jest w mundurku, stary, jeszcze. A co ty robisz? Słuchaj, przyszedłem... Ja się właśnie wybierałem do szkoły. Nie, do szkoły, co za frajera, w ogóle... Co? Mam dla ciebie ciało... Palionki, nie? Co, jeszcze raz? No bo porwałeś palionkę, nie? Mam dla ciebie siano za to, w sensie, bo chcę z nią pogadać chwilę, to gdzie tutaj dać łapówkę, żeby z nią nie pogadać? Nie porwałem palionki. No jak nie porwałeś, no... Aaaa!
Ej! Nie, no wiesz, to jest najlepsze, że zwaliłeś cały plan! Cały plan, który był! Znowu nie panujesz nad agresją! Koniec tego. Idę z tym do tego. Jak to się nazywa? Do lekarza idziemy, panią, z tobą, bo nie panujesz nad agresją. Zwaliłeś cały plan, rozumiesz? Nie, że to jest. Ale, już nie, się nie, ale, co? Widział? Co ty zrobiłeś, żaba? No, oczywiście, że widział. Mówimy się. Nie widział, jak ty. Ale jesteś. Ale żeś, Jezu, jakby nas zrobił. Żaba, czemu tam poszedłeś? I czemu mnie zastrzeliłeś? To nie ja ciebie zastrzeliłem, to po pierwsze, a po drugie, stary, to powiedz mi, gdzie jest ta porwana palionka, bo chcę z nią porozmawiać. Jaka porwana palionka? No palionkę porwałeś, no widziałem jak ją porywasz, gdzie ona jest? Ale podejrzewam, to już nie chodzi, stary, nie porwałem jej. Porwałeś ją, stary, powiedz mi, gdzie ona jest po prostu, bo chcę z nią pogadać. Wigla jest? Ale czemu chcesz z nią pogadać? Nieważne, mam do niej biznes. Bo mi, nie mam do niej biznes. Ostateczne pytanie mam zaraz do ciebie. Zaraz wkraczamy tam, Zyku, zaraz tam. No. W którym miejscu jest ta palionka? Bo serio chcę z nią pogadać. Ona mi się nie, podoba. Nie, poważnie. Nie wiem, gdzie jest palionka. Wkurzasz mnie, żaba, bo ty cały czas przychodzisz i mnie oskarżasz. Co o tym znowu? Nie mam ja żadnej palionki. Ja ciebie nie oskarżam, stary, tylko jestem szczery, bo wiem, że to zrobiłeś. Ale palionka zaginęła. No nie zaginęła, tylko została przez ciebie porwana. Ale jest zestresowany jest, stary. No, o, no, coś śmierdzi. W sensie... Stary, to nie byłem. Wonia mi tutaj donosem, nie? Serio. Co? Przecież ty nie masz nosa. Dobra, idziemy. Dobra. Yeti! O, to byłeś ty! To ty mnie zastrzeliłeś! Co wy tu robicie? Yeti, weź teraz, bo widzisz, co mam w ręce. Będziesz pod odstrzałem. Nie, proszę, dokładnie, proszę. Czekaj, nie mam No spokojnie, spokojnie, ale to nie zabijecie, chodź pogadać. Dobra, powiedz mi tak, Yeti, powiedz mi tak. Czy zmieniłeś na Palionowie te skiny na białe oczy? Jakie białe oczy? No tak, dobra, zaraz. To nic dziwnego. Zaraz tam polecimy. Dobra, Jetlag, powiedz mi, bo Palionkę już nie ma od 3 dni na serwerze i czy ty coś masz z tym wspólnego? Nie mam z tym nic wspólnego. No pewno. To mogła być żaba. Co? Dave, nie, no na pewno nie Dave, nie. Jezu, świętasz, mam dość oskarżania mnie, rozumiesz to? Powiedz mi, czemu ty jesteś taki zestresowany? Nie jestem zestresowany, tylko po prostu mnie zestresowaliście, bo tu przyszliście. Dobra, mnie jesteś stary, totalnie zestresowany. Ale powiedz mi, jaki jest powód. No ale ja nie jestem zestresowany, ja po prostu. Ła, no dobra, stop, to co? Ej, nie, bo ja tylko chciałem sprawdzić, czy mam odrzut na łuku i w ogóle jestem tak głupi, bo ja mam wrażenie, że to uderzenie, patrzcie, takie coś, to już jest odrzut, jak go bije fajerwerką. Tak jest z odrzutem, macie łuk z odrzutem? Bo ja nie mam. Nie, ale odrzut o wiele dalej, nie, w ogóle nie masz z odrzutem. Dobra, okej, czyli Jetlag, nie. Mówisz, że to nie ty, jesteś totalnie zestresowany i brzmisz, jak to byś ty był właśnie. Nie, ja mam pomysł, Yeti, dobra, stój tutaj w tym miejscu, a my przeszukujemy tutaj to, bo coś tutaj śmierdzi. Dobra, szybko. Patrzeć się w oczy, czekaj. Mamy jakieś, kurde, nie wiem, wykrywasz kłamstwo albo coś takiego. Yeti, powiedz mi tak. Czy porwałeś palionkę? Nie. No co to? Co to miało być? Dobra, zakładajcie litr, wszyscy lecimy na palionową. Ja też? Ty też. Ciebie to trzeba. Musimy cię sprawdzić, nie? Bo to jest strasznie, ja nie wiem, tak widać po twoich oczach, że ty jesteś tak zestresowany. No to nie byłem ja, pokażcie mi te oczy, no są białe, no i co z tego, każde oczy są białe. Nie te oczy, zobaczysz zaraz na dachu moim. Nie te. Na dachu i na... Uuu! Tu i tam, widzisz? Orzesz ty, no! Co jej zrobiłeś z oczami? No co ja, to nie ja, stary, to ty! Co ty w ogóle wkręcasz? To nie byłem ja, Ale co to było? Stary, jesteś jakiś... Stary, ja nie rozumiem, nie? Ty takie, wow! Yeti, schodź na dół. Dobra, Jetlag, patrz, tam są białe oczy, na dachu są białe oczy. I przeczytaj mi to. Chodź. Co? Ty się chyba w szkole nauczyłeś pisać, nie? Przeczytaj, bo ja... Palionka już nigdy nie wróci, ty. I powiedz mi, no czy... Ale dobra, poczekaj, no patrz, masz tu ty, a co jest w twoim... Ej, to jest naprawdę, jak patrzę na jego nick, to jest tak podejrzane, nie? No, je. To nie ma kropki, je. Nie ma kropki. Jesteś kropki je, ty. No je, stary, je. Czemu ty jesteś jeszcze... Ale nie pomyśleliście o tym, że ktoś może mnie zrabiać? Stary, ty się jeszcze podpisałeś tu, nie? No, w sumie to by było, że to niby ja, ale... No właśnie! To nie byłem ja! No stary, ej, ale przecież jest jeszcze jedna osoba, której nikt się kończy na T! Co? Milki! A nie...
Nie, nie, o, ale nie. to podobne. Ale nie, naprawdę, Yeti tu najbardziej pasuje, stary, jesteś tak podobny. Ale Milki na pewno chciała mnie wrobić. Ale nawet jak Dave do ciebie podszedł, ty się tak jąkałeś wtedy, kiedy on ci to mówił wszystko. No tak, bo się zestresowałem. Nie, szczerze, byłem zestresowany, no właśnie, a jak ktoś się stresuje, to coś chowa za uszami. No, ja nie chowam, bo nie mam uszy. Zaraz, zaraz, ale ha. Chyba Dave, ty, my o czymś zapomnieliśmy, ty masz na drugie imię przecież... Ten, Szymon. A, może Fleti, co? No i to Szymon ma tutaj wziąć. Fleti. Dobra, ale czekajcie, ja to zabuduję, nie niszczcie tego, bo to jest... A jak to wygląda? To jest, zabudowywujesz? Bo to jest dowód zbrodni. Machniecie, ale tak było, ale tak było machnie, chyba wcześniej. Ale stary, machniecie sikierą. Właśnie to było tak zabudowane, jetlag, nie? No gdzie ty tam jak idziesz? Jak sikierą machnie? Uciekasz, po co tam uciekasz? To było tak zabudowane? No tak, no, Jezu, jeszcze nie było. Nie, dobra. Nie, no, dobra. Ale może Palionka was po prostu troluje i ona to wszystko zrobiła, żebyś ty... A może nas nie lubi, co? Może ona sama się porwała. A może ona czuje się niedoceniana no przez dobra. Ciebie. No dobra, ja dobra, teraz to już no. W ogóle walisz takiego klopsa, nie? Dobra, wracaj stary do siebie, nie? Wracaj do siebie. Wracam do siebie, bo wy jesteście jacyś nienormalni dzisiaj, naprawdę. Wow. Bo kurde, jakbym w niego trafił, nie? Dobra, panowie, co sądzicie o tym? Bo ja mam mieszane uczucia, nie wiem do końca, czy to był on, bo aż tak troszkę się jąkał, stresował, ale nie wiem, nie, za bardzo nie mam aż takich dowodów, nie? Na to ja jeszcze. Myślę, że faktycznie twardych dowodów nie ma, można podejrzewać, no ale wiesz, jeżeli nie on, no to kto to mógł zrobić? No więc stary, nie wiem, naprawdę, on troszkę się jąkał, razie, ale nie mamy dowodów tych zbitych. W takim nie? Razie, mówię ci, wydaje mi się, Yeti największy podejrzany z tych wszystkich, na no, drugim z nas miejscu... Z nas na pewno, na drugim co, Dave? Kto? No właśnie... Ale no... ja w ogóle? Nie no, nie no, czekaj! Ej, nie. A może czekaj, ale a może nie, no... pogadamy o tym, że to mógł zrobić Palion, co? Bo jako no, ale... jedyny nie jest podejrzany. Ale nie, nie, ale dobra, serio, przecież... Sam sobie dziewczynę porwał i nas wrabia, ty. Nie no, jak kurde, po co miałbym sobie sam... Nie, dobra, dobra, Dave, teraz zrobię taki szpagat, wracaj stary. Nie, czekajcie, stop, nie bijcie się! Ja mam pomysł, a co jeżeli ta osoba chce nas właśnie skłócić, żebyśmy siebie no, jest podejrzewali? Jest taka szansa, nie wydaje mi się, że my... Nie, no. No, po nas totalnie nie widać, chyba, że jesteście dobrymi aktorami, ale po Yeti było coś widać, że był było, taki było, no, Yeti... A jąkał się, przecież jak byliśmy tam, no to chłop... No ja naprawdę tak nie potrafię no, ukrywać no, tak, tego no. Czegoś. Musimy mieć go na oku po prostu. No, wydaje mi się, że tak. No i nie kłóćmy się, jeżeli nie mamy dowodów, bo to wiesz, tylko nas poróżni, a może to właśnie o to chodzi, żeby nas jakoś rozdzielić. Będziemy kminić, będziemy na wszystkich patrzeć. Dobra, wracajcie do domów i dajcie znać, jakbyście coś po prostu widzieli podejrzanego. Tak, na razie. Dobra, widzowie, naprawdę mieliśmy szkołę przed chwilą. Chwilę nie byliśmy w szkole i taki mun się od razu dzieje. Zostawiajcie widzowie łapy do góry. Piszcie co o tym wy sądzicie. Jak myślicie, kto to zrobił? Kto porwał Palionkę? Czy nawet nie wiadomo, czy to jest porwanie, czy ona po prostu nie zniknęła, bo chciała po prostu odejść. Też tego nie wiemy. Nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy. Na razie.